Mężczyzna atakował przypadkowych seniorów. Małopolska, 30-latek atakował przypadkowych seniorów. Uderzał ich w twarz. 30-latek bez powodu uderzał przypadkowo napotkane, starsze osoby, wymierzając im ciosy pięścią w głowę i twarz. Agresywnego mężczyznę ujęli mieszkańcy jednego z osiedli w Krynicy Zdroju województwo małopolskie, gdzie dochodziło do ataków. W przypadku uznania winy mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, ale z uwagi na chuligański charakter jego czynu, wymiar kary może być wyższy, poinformował rzecznik małopolskiej policji młodszy inspektor Sebastian Gleń. Atakował seniorów. Mieszkaniec Krynicy Zdroju miał zaatakować 5 przypadkowo napotkanych seniorów, m.in. 83-letnią kobietę, kiedy w niedzielny ranek przechodził przez jedno z tamtejszych osiedli. Okazało się, że w rejonie jednego z bloków mężczyzna został ujęty przez kilku mieszkańców, po tym, jak zaatakował przechodnia. 30-latek wyrywał się i był bardzo pobudzony, nie potrafił wysławiać się w sposób logiczny, przekazał rzecznik. Jak dodał, po przewiezieniu na komisariat i zbadaniu okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy, z kolei w szpitalu została mu pobrana krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. 30-latek usłyszał zarzuty. Gleń przypomniał, że w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej postępowanie może być zainicjowane bezpośrednio przez osobę pokrzywdzoną, żeby zostało wszczęte taka osoba musi złożyć do sądu prywatny akta oskarżenia. W tym jednak przypadku, po zapoznaniu się z materiałami, prokuratura rejonowa w Muszynie podjęła decyzję o objęciu ściganiem z urzędu i wszczęciu dochodzenia w tej sprawie, wyjaśnił. Zatrzymany mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.